3, 2, 1, zaczynamy. Przed wami 5x5 we Vroom TV. Pechowcy kontra szczęśliwcy, wygrani kontra przegrani. Komu szczęście sprzyjało, a kto miał po prostu pecha. Tradycja musi być zachowana, więc zaczynamy od przegranych. Miejsce piąte, a tutaj Guy Martin, kierowca, który był bohaterem filmu On the Edge, miał wypadek podczas wyścigu Dandrot 150. Wyglądał on dramatycznie. Zawodnik już czuje się lepiej, ma pęknięte kręgi, połamane żebra i mostek. 33-letni zawodnik już zapowiedział szybki powrót do treningów. Pozycja czwarta, tutaj Jurek Tomaszczyk i Łukasz Włoch. Załoga Ulter Sport Rally Team walcząca w Opel Rally w Niemczech miała pecha podczas rundy rozgrywanej w Wartburgu. Pierwszego dnia popełnili błąd, a drugiego dnia prawdopodobnie ukręciła im się półoś. Miejsce trzecie, a tutaj Nicky Pedersen. Żużlowiec Fogo Unileszno znów pokazał się z najgorszej strony. Pedersen najpierw zrzucił z motocykla Jasona Doyle'a, potem wjechał w Pawła Przedpełskiego. Sędzia ukarał trzykrotnego mistrza świata czerwoną kartką, co tylko rozjuszyło zawodnika. Duńczyk w parku maszyn wdał się w kłótnię z menadżerem rywali, a później go kopnął. Miejsce drugie i zostajemy w tematach żużlowych, ale tym razem powiemy o Badym Priesie. Holenderski młody żużlowiec nie będzie wspominał dobrze pobytu w naszym kraju. Skradziono mu bowiem w Opolu busa wraz z całym sprzętem sportowym. Ramy, silniki, opony, koła, wszystko. Miejmy nadzieję, że apel opolskich działaczy przyniesie skutek i złodzieje oddadzą choć sportowy sprzęt zawodnika. I na koniec tej części miejsce pierwsze, które jest wbrew pozorom bardzo optymistyczne. Największymi pechowcami uznaliśmy załogę Patryk Osowiecki, Adam Piwoński. Panowie podczas rajdu rzeszowskiego mieli drobny wypadek, który zakończył się pożarem ich Hondy Civic. Nie nam oceniać, co zawiodło. Na pewno nie zawiedli kibice, którzy już się zorganizowali i zaczęli zbiórkę pieniędzy na nową rajdówkę przesympatycznej załogi. Miejsce piąte, Kuba Przygoński i Felix Baumgartner. Kolejna produkcja, która zachwyca oko. Tym razem w rolach głównych Kuba i Felix, a raczej 1000-konna Toyota GT86 versus śmigłowiec akrobacyjny Bolko. No cóż, nie ma co to dużo opowiadać, warto popatrzeć na ten synchroniczny pokaz dwóch panów, który miał miejsce na byłym lotnisku w Debrznie. Na miejscu czwartym Marc Márquez. Startujący z pole position Marc Márquez po raz kolejny finiszował na pierwszym miejscu i wygrał Grand Prix Indianapolis. Wprawdzie przez dłuższy czas jechał drugi, ale ostatecznie zaatakował Lorenzo, gdzie na 3 okrążenia przed metą. Miejsce trzecie Artur Obuchowski i Krzysztof Ratajczak. W weekend odbyły się dwie rundy wyścigowego pucharu BMW ES Cup. Artur został zwycięzcą pierwszego dnia, zaś w drugim jako pierwszy finiszował Krzysztof. Co ważne, startował do drugiego wyścigu z 9 pola. Na miejscu drugim Karol Urbaniak. Na torze Poznań odbyła się również czwarta runda Mistrzostw Polski Kia Picanto. Triumfatorem obu wyścigów został Karol Urbaniak. 17-latek po 4 rundach jest na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. I na miejscu pierwszym naszego rankingu Brian Bouffier. Nie ma mocnych na Francuza. Ponownie wygrywa rundę rajdowek samochodowych Mistrzostw Polski Rajd Rzeszowski. Sądzę, że będzie to zacięty sezon, bo w punktacji tylko 3 oczka dzielą go od Łukasza Habaja. Ciekawe, czy na koniec sezonu Fiesta R5 ustąpią miejsca w Fieście Proto.